Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejne weekendowe granie z grą Circle Empires. I tak, zanim zaczniemy, jeżeli macie pomysły na jakieś challenge, jakieś pomysły, jak mógłbym zagrać, żeby było ciekawie, to piszcie o tym w komentarzach, doprecyzowując to lekko, tak żebym mógł to wykonać tak, jak wy byście to chcieli. I teraz przechodząc do gry, nowa gra i dzisiaj będziemy odpowiedzialni za Towarzystwo Nauki, za Apex Monsters. I tak, Towarzystwo Nauki to jest organizacja zrzeszająca techników, zastąpiła prace ręczne wykonywane przez golemów. Skupiają się oni na rozwoju technologicznym i jakości. Werbuje elitarne jednostki wojskowe. To może być interesujące. I tak, zaczyna grę z trzema golemami robotnikami. Okej. Okay. I przyjęte kręgi otrzymują jedna tajemnicza skrzynka, czyli to taka chyba złota z pytajnikiem. I plus jedna wieża mrozu, czyli ta zamrażająca, tak? Dodatkowo opracowanie technologii jest minus 30% tańsze. Okej, okay. Tylko że minus taniej nie robi się na plus. To są dwa minusy. A, mniejsza. Polujemy oczywiście na potwory i dzisiaj będziemy polowali na Machu, milczącego smoka. Dopóki milczący Machu nikogo nie zaczepiał, nie mieliśmy z nim problemu. Teraz zaczął jednak podpalać wioski, często z ich mieszkańcami w środku. Zatrzymaj to szaleństwo. Oczywiście, że to zrobię. Gramy na ekstremum, ponieważ 49 kręgów, czyli dość sporo. I te elitarne jednostki, tak? Wieża... O, woskowy potwór! I już wiecie, w co będziemy inwestowali. Tak, teraz mieliśmy tego potworka. Był interesujący. Tylko elitarne jednostki, tak? Golemy, robotniki, spoko. Mają 20% dodatkowe zasoby i odporno na trucizny. Ale no, strażnik do elitarnej jednostki raczej nie należy. Kusznik tak samo, chociaż kusznikami jeszcze będzie się dało grać. Poza tym wieża z wosku. Bo wieża z wosku się niszczy co jakiś czas. Czy niszczy się, pogorszy się. To nie wiem, czy się zniszczy, czy nie. Ale tak, wściekły głaz. No, zainwestujemy sobie w niego. On ma dużo odporności, ale nie może awansować. Czyli finalnie ta jednostka no, nie jest za ciekawa. Kolejną jednostką, którą mamy nową, to jest golem. Golem. Dużo zdrowia, mało ataku dość, ale jest duży, może atakuje obszarowo czy coś, wtedy by wychodziło, że nie jest zły. I co jeszcze? No, kusznicy. Kusznicy są po to, żeby drewno zużyć zamiast jedzenia. Poza tym, tak, pancerze są tańsze. Zainwestuję od razu w nie, to zawsze jakiś plus. Wściekły gaz także dostał ten pancerz, więc jest ok. Dobra, chyba cóż, tych kuszników mi zostało po prostu dużo zrobić i dużą ilość strażników. I chyba tyle, co mogę zrobić, tak? No dobrze. Mamy 500 siły, tak. Tutaj mamy 148, więc chyba ich zaatakujemy właśnie. Przy okazji mógłbym te drewno i te drewno ściągnąć, to wtedy będę mógł dodatkowych kuszników zrobić. I jakiś strażnik ekstra. Dobra, to jeszcze jeden kusznik. Mamy 700 siły, dobra. Kusznicy dużo siły dodają. Ten głaz 80 aż. Okej. Okay. Dwóch golemów niech idzie zbierać tutaj. I cóż, no to czemu by od razu nie zaatakować tych potworów z drugiej strony? Jesteśmy idealnie na środku mapy znowu. Prawie idealnie, środek mapy jest tutaj. Tutaj, te dwa kręgi. Ten krąg to jest środek mapy, idealny. Więc daleko nie mamy. Nawiedzona dynia. Nawiedzona dynia byłaby spoko. Te tajemnicze skrzynki będą spoko, jeżeli wypadnie mi z nich zwykły robotnik. Jak dostaniemy zwykłego robotnika, to dostaniemy gobliny.
Nieważne. Możemy gobliny dostać już teraz. I... Człowieku, golemie, co tak wolno chodzisz? Gobliny możemy otrzymać już teraz. A wiecie, co oznaczają gobliny? Gobliny oznaczają dużo, a wręcz bardzo dużo ataku. Bardzo szybko mogę rozwinąć dzięki temu swoją armię. I tak, golem robi rozpierduchę. Znaczy, chciałbym, żeby robił, ale no, jeszcze nie widziałem, żeby atakował chociaż raz. Okej, to raz zaatakował. I faktycznie chyba zaatakował obszarowo. Gobili tutaj. Robotnicy golemowi i gobliny. Coś ze złotem by się przydało. Tak, złoto. Ja chcę złota. Dużo złota. Przy okazji żołnierski pancerz. 1300 siły. A dobra, atakujcie. Tutaj możecie atakować. Ja się na to zgadzam. Przejąłbym sobie te kręgi. Ale oni wyglądają na silnych dość. I uzdrowiciel. Uzdrowiciel to dobry gość. Skąd my mamy złoto? Aha, gobliny. Jak gobliny atakują, to dostajemy złoto. Więc nam się to opłaca. Awanse poszły. Bardzo dobrze. Przy okazji kusznicy awansowali. Bardzo dobrze także. Rycerze. Kusznicy. Golemowie robotnicy. I to wszystko, czego nam potrzeba. A tutaj jeszcze jakiś awans. Więcej robotników golemowych, poproszę. Tutaj. O, mamy dodatkowego goblina. Jak miło. 2500 siły. Dobra, atakować. Mam nadzieję, że się uda. Wieża z wosku. Patrzcie, ona się zniszczy w pewnym czasie. Gdzie sama wieża raczej spory atak ma. Dobrze wiedzieć. Dodatkowo duchy, trujący zombie, jak miło. Ale duchy będą przydatne, bo zaatakujemy tych bandytów tutaj. Tutaj mamy kolejne potworki. Nimi się tutaj nie przejmujemy. Zostawmy więcej kuszników. A reszta samo przejdzie. Przy okazji mógłbym to posprzedawać, ponieważ do szczęścia nie jest mi to konieczne, a może drewno mi się przydać. Silny goblin, jak miło. No już, zniszczcie tą skrzynkę. Strażnik, ok. Złoto, złoto, złoto. Tu, tu i tu. Dodatkowo tutaj jest złoto, więc pożyczę je sobie. To jest stąd także. Tej golemowy robotniku, idź sobie tutaj. Nie są zbyt szybcy, zdecydowanie. Kto mnie zaatakował? Kto miał czelność mnie atakować? Wy tutaj, tak? Powiedzmy, że moje rycerze i kusznicy sobie tutaj na was podekspią. Tutaj mamy dużo niespodzianek. Ale nic specjalnego z tego nie mieliśmy. Tutaj niby dużo tych treningowych lalek. Teoretycznie mógłbym się pobawić i podekspić gobliny. Ale bardzo mi się jakoś pod to nie kwapi. Dobra, tu są. Co wy tu robicie, co? Jakieś dwa duchy.
zaatakowały. Dobra, dyniowy nekromanta. Super. Niepotrzebna jednostka. Chcemy drewna więcej. Niby mam tych robotników tylu, ale do zbierania tego wszystkiego bardzo się nie kwapią. Mamy technologię tańszą, zainwestujmy w nią. Dziwię się, że to nie jest przetłumaczone, bo coś się z tłumaczeniem zrypało. Ok, wy zaatakowaliście, to i ja zaatakuję was. I tak, kolejny bank, proszę bardzo. Chcemy woskowych potworów zrobić. To jest jednostka, która nam wygra grę. Przynajmniej takie byłyby założenia wstępne. Więc wyatakujcie tutaj dalej. Krzew jagodowy dostaliśmy, super. Tutaj to sobie sprzedamy. Zrobimy sobie ekstra banki. Ok. I kolejny krąg możemy zaatakować na spokojnie. Kto mnie atakuje? Jełopy małe. Kusznicy wami się zajmą. A jak to zrobią, to wiele z was nie zostanie. Jeszcze wy zaatakowaliście. Super. I tak miałem mieć armię goblinów i duchów, a na końcu będziemy mieli armię nie wiem czego. W tej chwili to jest wielka niewiadoma. Duży strażnik. To już taki strażnik z większym poziomem doświadczenia. Okej, mi się to podoba. Tutaj więcej kuszników. Moja armia. Zniszczcie ich. O, proszę bardzo, mogę sobie ustawić obóz. Dzięki temu już stąd będę mógł sobie rekrutować duchy. Dobrze, dobrze, dobrze. To mi się podoba. No już, przejdźcie. Kusznicy są wolni, naprawdę wolni. Niech się armia moja połączy w jedną. Dorzucimy tutaj robotników trochę. Ok, powiedzmy, że tyle starczy. Złoto się zbiera, więc nie pozostaje mi nic innego. Jak zrobić technologię, oczywiście. Technologia bardzo ważna rzecz. Dzięki temu taki zwykły strażnik, duży strażnik, tutaj zwykły strażnik, też już naprawdę daje radę. No proszę bardzo, właśnie dostaliśmy kolejnego strażnika. Zaatakowali nas. Ok. Skoro nas zaatakowali, to ja zaatakuję ich. Tam głazy. Medycy, kusznicy. Jacyś strażnicy. Poradzą sobie. I wy tutaj pójdźcie, zniszczcie ich. Barbarzyńcy są upierdliwi. Ok, teraz was tutaj, tylko nie przez potwory. Czego wy macie zwyczaj łażenia tędy, którym nie trzeba? Dobra, tutaj nie ma ochrony. Tutaj, mimo że są potwory, także nie ma ochrony.
Tutaj damy dużo robotników, bo tutaj jest dużo jedzenia. Okej, moja armia rośnie w siłę. Tak, wypadałoby to levelować dodatkowo, więcej duchów dać i atakować kolejne kręgi oczywiście. Po linii prostej zmićmy wszystko, najpierw w jedną stronę, potem w drugą. A dopiero potem się zastanowimy, co zrobić dalej. Ci magowie mogą być upierdliwi. Duchy. Zaraz, tutaj też są ci bandyci. Tutaj też są magowie. Okej. Duchy. Robimy tutaj duchy. Zaatakujcie wy tutaj. My zaatakujemy tutaj. I tak, tutaj ataki się skupią, a reszta po prostu wpadnie i zniszczy. Okej, wyszło to w miarę jak chciałem. Mamy woskowego potwora, super. Woskowy potwór robi wieżę z wosku, a wieżę z wosku... finalnie... zrobią rozpierduchę. Tu mnie postanowili zaatakować. Dobra, powiedzmy, że na razie nie będę tego ruszał. Tutaj chciałbym ofensywne nastawienie. To jest tak. Mamy tańszą technologię, więc z niej korzystajmy. Ale proszę bardzo, wieże z wosku poszły i zaatakowały, zniszczyły wszystko. Poszło szybciej niż sądziłem. Czy mnie tutaj ogółem potwory nie przeatakowały za mocno? Zapewne tak było. Więcej duchów poproszę. Zainwestujmy też w te gobliny w końcu. Bo mimo wszystko gobliny to naprawdę finalnie duża siła. I tak. Poszło. No patrzcie, no i po prostu giną wszyscy. Mam 23 tysiące siły. Oni tutaj napsują mi krwi, zdecydowanie. Gdzieś mnie atakują, nie wiem gdzie. Tu mnie przeatakowali, dobra. W takim razie, żeby nie dopuścić dalszych ataków, zainwestujemy w duchy. Chciałbym więcej tych duchów. Weźcie tutaj to jeszcze trochę zniszczcie, może wpadnie z tego coś ciekawego, chociaż niespecjalnie. I teraz tak, ten lich i ten nekromanta. Dobrze, jak nekromanci padli, reszta armii jak tutaj wbiła. Teraz wystarczy tylko dorzucić uzdrowicieli. Będzie z głowy. Okej. Gdzie mnie jeszcze atakują, co? Tutaj mnie atakują, no. Muszę czym prędzej pozbyć się tutaj wszelkich problematycznych stworzeń. Chociaż to nie będzie problemem, jak widzę w tej chwili. Dobra, atakować tutaj. Ustawię sobie banki. I finalnie będziemy mieli. Dużą ilość. Naprawdę dużą ilość woskowych potworów. Wtedy samymi woskowymi potworami zniszczymy wszystkich innych. A już, moja armia niech się tutaj rozbestwi na samym środku. A dokładnie tutaj niech sobie będzie.
I tak, tu gdzie mogę, dorzucę goblinich, znaczy goblinych, tych golemów, robotników. Im więcej, tym lepiej. Tak, zabrakło mi drewna, to posprzedaję mury. Mury zostaną sprzedane. A fundusze uzyskane zostaną przelane na rzecz robotników odpowiednich. Okej. Banki już są. Teraz więcej robotników. I cóż, chyba jest spoko. Mamy woskowych potworów. Potężny rycerz. Mamy coraz lepsze jednostki z tych skrzynek. To mi się podoba. Nam ten robotnik. O! Bardzo dobrze trafiliśmy. Tak, co by tu inwestować? No, chcemy raczej technologię wykończyć już tak na maksa. W międzyczasie. Ciężko powiedzieć, co w międzyczasie. Potrzebujemy złota przede wszystkim. A ze złotem nie jest za ciekawie. Złoto w końcu zużywamy na wszystko, tak? Moja armia. Przybywaj. Chociaż zaraz. Kuszników. Tutaj potrzebujemy kuszników. Kusznicy zrobią robotę, patrzcie. Nawet bardzo się nie zmęczą. Mamy taką ilość surowców, że naprawdę bardzo spokojnie to wszystko w tej chwili pójdzie. Nawet gdybyśmy stracili całą armię nagle w niewyjaśnionych powodów. To, co tutaj się przetacza, to jest potęga. A to jest woskowy potwór. Kurczę, sporo to kosztuje. To idźcie sobie po kolei i niszczcie wszystko dosłownie. Patrzcie, po prostu się wtacza taka lawina przeciwników. No i wiadomo, że nie mają szans. Ostrzejsze miecze. Czy to już się więcej nie da ulepszyć? To by bolało. Dobra, lećcie tutaj finalnie. Jeszcze ten woskowy potwór sam sobie poradzi. Ma 3500 siły. Oczywiście, że sobie poradzi. O, i znaleźliśmy naszego przeciwnika. Tutaj jest nasz smoczek, na którego polujemy. No to myślę, że sobie na niego zapolujemy. Niech tylko moja armia się zbierze w jednym miejscu. 43 tysiące siły przeciwko 49 tysiącami życia. Mam mniej siły niż oni. To mnie boli. To może być nieprzyjemne doświadczenie. A chcemy w jak najprzyjemniejszej formie ich tutaj zniszczyć. Dlatego dorzucimy armię duchów. Taką na poziomie 1 000 000 siły. To klikamy. Właśnie.
A gdyby tak dorzucić ogniste wieże? Dorzucić też te takie wieże mrozu. Co jeszcze mógłbym dorzucić? Więcej wież mrożu. W co by tutaj strzelić? W tych magów. Ło, ale walnęło. A tak. Zniszczcie wszystko. I tak, moja armia zajęła się w ogniu, ale siła jej nie spada. Tak ma być. Pokonane. Big Dragon Hunter. Takie osiągnięcie dostałem. Widzicie, teraz moja armia sobie na spokojnie wymrze. A polowanie udane, tak? Wielki żabun. Strzelec wyborowy. Którą rangę dostaniemy? Mistrz toporników. O tak. Dobrze, więc tak, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, oceny tego filmu, złota tyle, że aż się tnie. No i co jeszcze? Komentarze odnośnie challenge i tak dalej. Aktualnie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o polowanie na potwory, to zakończyliśmy podstawową część gry. Teraz zostaną nam potwory z dodatku Apex Monster, na które także będziemy polować. Więc tak. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. No i żegnam się z wami. Cześć.